Zbychu, coś taki jakiś niemrawy dzisiaj. Co się dzieje? Powiedz mi, co się dzieje? Chcesz wyjść na dwór, na spacerek? Chcesz wyjść na spacerek, czy nie? Tak? O, no to idziemy w takim razie, dobrze. Chodź, Zbychu, tylko czołem nie przychacz, bo mnie rozwalisz całą ścianę. Oj. Oj, ci powiem, że to jednak jeszcze pójdziemy się przespać, bo jest noc i mi udupio. O, cześć, nie zauważyłem was. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że totalnie nie spodziewałem się, iż można w takim miejscu, w sensie w leśnej posiadłości, znaleźć diamenty. I to mnóstwo diamentów. Porąbana akcja. I w ogóle tutaj dużo się wydarzyło, ale zanim o wszystkim wam opowiem, na przykład o tym, że wioskę mam w leśnej posiadłości, już prawie, to możesz taką łapeczkę w górę zostawić, mistrzu, byłoby mi bardzo miło. To wieczorkiem jakiegoś live'ika pewnie zrobimy. A póki co, moi drodzy, naprawdę, słuchajcie, udało mi się zrobić przez bodajże chyba półtorej godziny, dzięki właśnie temu, że znalazłem ukryty pokój w leśnej posiadłości, zaraz tam pójdziemy wam zrobić sobie diamentowy kilos, enchantowany co prawda na wydajność 2, no nie jest to nic niesamowitego, ale zawsze. Do tego dochodzi fakt, iż mogłem sobie zrobić jeszcze stół do enchantowania, który już mamy tam z tyłu, a biblioteczki, które mam, to po prostu wziąłem i zaiwaniłem tam z góry. Naprawdę, okazuje się, że mieszkanie w leśnej posiadłości jest naprawdę fajne. A z tej oto wioski udało mi się podwędzić villagerów, słuchajcie, którzy już aktualnie znajdują się w środku w naszym domu i będziemy zaraz sprawdzać, czy wszystko działa, czy nasza wioska w leśnej posiadłości będzie się po prostu rozmnażała, nie? I potrzebowałbym jeszcze jakieś żelazko najlepiej i wełenkę, no bo potrzebuję wyra. Ale o tym zaraz. Generalnie okazuje się, że jeżeli chodzi o leśne posiadłości, to mamy ich naprawdę wiele w Minecrafcie. Znaczy wiele, generalnie chyba 4. Bo możemy znaleźć, jeszcze pójdziemy do tej naszej w leśnej posiadłości, w której aktualnie mieszkamy, sprawdzić co tam mamy. W każdym razie wiem, że można znaleźć albo fejkowy portal do Endu, możemy znaleźć właśnie i... koniecznie, słuchajcie, trzeba sprawdzić to za głową tego villagera, który tam się pojawia na samym ostatnim piętrze. Po prostu możemy znaleźć obsydian, tak jak tutaj. I w środku tego obsydianu po prostu znajduje się blok diamentu. Więc powiem wam, że jeżeli chodzi o sam start, to jest naprawdę bardzo fajny boost i mega mi to dużo ułatwiło. Co prawda wykopałem to żelaznym kill-offem i mega bałem się, że mi ten diament pęknie. Na szczęście nie pękł, więc... no zresztą tak jak widzicie, skoro mam te rzeczy, no znaczy, że nie mógł pęknąć. Wezmę sobie trochę wełenki, bo potrzebujemy na wyra, słuchajcie, do naszego... do naszej farmy. Mam nadzieję, że to wszystko będzie działać. Dobra, wydaje mi się, że tyle starczy. Czekaj, weźmy jeszcze jedno. Trzeci kolor, taki niebieski może. Ono i bajabungo, teraz będzie dobrze. Egelancko tego. Dobra, lecimy, słuchajcie. Sprawdzimy u nas na ostatnim piętrze, co tam się znajduje i czy też może znajdą się diamenty, bo gdybym dorwał jeszcze jeden bloczek diamentów, cały blok diamentów, to jest 18 na sam start. Gdzie jeszcze w podziemiach niczego totalnie nie znalazłem? Także no, idealna sprawa, nie? Idealna sprawa, nie ukrywam. Ła, no jaki głupi, zaraz się zabiję. Dobra, śmigamy. Generalnie, jeżeli chodzi o tych villagerów, których ukradłem stąd, początkowo plan był taki, że będę brał ich sobie z tego, wiecie, w sensie torami będę ich sobie transportował. Z tym, że to trzeba byłoby żelazo załatwić, to albo pójść gdzieś do kopalni wykopać, a to trochę roboty jednak, nie? To prościej było wziąć łódkę i łódką sobie opłynąć wszystko dookoła i chyba śmiga. Zaraz zobaczymy zresztą, jak tam wygląda sytuacja. Mam nadzieję, że one już mi się tam rozmnażają, byłoby naprawdę fajnie. Tak, drapałem się czapką, jeżeli ktoś pytał. Tak. Zamiast ręką czapką, no to genialne. Generalnie trzeba tutaj przygotować jakieś przejście, bo tak średnio mi się to w sumie podoba. I zrobiłem sobie jeszcze możliwość przepłynięcia, tam jest woda, dalej się ciągnie. Gdzieś tutaj było zabudowane, więc to przekopałem i teraz można, zrobiłem taki tunelik fajny wodny. Znaczy fajny, nie wiem czy jest fajny, da się nim po prostu przepłynąć tutaj, nie? Było mi to mega potrzebne, jeżeli chodzi o przeprowadzenie villagerów. Dobra, wbijamy do góry i zobaczymy, czy u mnie też będzie taka, co będzie w sensie za głową, no nie? Mam nadzieję, że gdzieś tam znajdzie się jednak ten obsydian i uda mi się te bloki diamentów jeszcze dorwać. Ej, i mam do was prośbę, bo totalnie nie wiem, jak to działa. Wszystko wydaje mi się, że jest oświetlone. Nie wiem, czy ja potrzebuję jeszcze więcej oświetlenia, bo chciałbym tutaj puszczać villagerów całkowicie luzem, żeby one... O, to ten właśnie przeprowadzałem villagera jednego. No właśnie, chciałbym, żeby villagerowie tutaj latali sobie luzem, ale nie ma takiej możliwości, jeżeli wszędzie są moby. A no nie ukrywam, tutaj jest już dość jaśniutko, nie? To gdzie oni mi się tutaj tworzą niby? Przecież nie ma takiej możliwości już dla nich, żeby się tworzyli. O, i nie wiem dlaczego, zbugowany świat w tym miejscu, zawsze w tym miejscu prześwituje świat. Czemu? Nie wiem. Możecie napisać dlaczego, o, albo w komentarzu możecie napisać X-Raya ma Gaugan 1. Dobra, my lecimy do góry, to będzie ostatnie piętro, chyba trzeba skręcić w tą stronę, a tutaj mam ścianę w ogóle. Donatujących z live'ików, dzisiaj też będzie chyba live'ik, także pewnie ktoś jeszcze tutaj dołączył do tej grupy. W tą stronę miałem schody, czy w drugą, czekaj. Chyba w tą stronę jednak trzeba było pójść do góry, coś tak czuję. Co mnie tak łeb swędzi, ja pierdzielę, wszyczy co się dzieje?
Dobra, tu są schody, tutaj trzeba to naprawić, słuchajcie, to wygląda jak ostatnie pobojowisko, po prostu ja nie wiem, to jest taki syfix, a tutaj już mobów nie ma, nie? No i gorsze, że one mi się przy tych villagerach cały czas spawnują. Dobra, co będzie tutaj, czekaj, bo głowa jest... No właśnie, głowa jest tutaj, czy ja mam jakieś bloki? Nie mam, więc trzeba pożyczyć, skąd mogę pożyczyć bloki? Czekaj, że to tak nie wyglądało, syfiaście. O, widziałeś, elegancko będzie, elegancko tego, to nikomu niepotrzebne chyba. Trochę schodów, nie wiem, czy ze schodów zrobię sobie wejście. Nieistotne! Tylko słyszałem tam pająki. Pytanie, czy to nie jest spawner, nie? Wydaje mi się, że to jest spawner. Bo na live'ie nawet go widziałem przez chwilę. Z tym, że pytanie, czy pod tym spawnerem będzie, no właśnie, gdzieś tam jakiś bloczek diamentów. Liczę na to, naprawdę. Mam nadzieję, że tak mi się trafi. Chociaż i tak nie ukrywam, że fakt, iż tam mi się trafił ten z bloczkiem diamentów, jest spoko, więc dobra, nawet jakby tutaj nie było. No to i tak nie jest tak źle, nie? Dostałem diamenty za darmo po prostu. O, jestem mistrzem po prostu stawiania schodów, nie? To jest jedne. Tak, bo tak się właśnie schody stawia. Dobrze. Okej, i tutaj. O, dobrze, że trafiłem. Czekaj, nie chcę tędy. Chciałbym tędy, no właśnie. Słuchajcie, mamy tutaj... Tam jest coś czarnego. Pytanie, czy to... Czekaj, to się niszczy mieczem, nie? Dobra, zniszczone. Zniszczmy pajęczynę, bo to jest mi całkowicie niepotrzebne. Aha, dookoła tego. Pochodnie, szybko! Pochodnią jak oświecę, to nie będzie się spawnował, nie? A to. Nie tak, tu. Jeszcze to z tej strony, ale to jest pajęczyna srana, ja pierdzielę. Dobra. I czy coś tutaj będzie? Proszę, żeby tutaj coś było. U góry? Chyba nie ma diamentów. Zobaczymy jeszcze tutaj pod podłogą, czy coś będzie. Mam nadzieję, że będzie, no. Ja sobie tutaj podłogę chociaż trochę oczyszczę, żebym mógł w razie czego tutaj się przemieszczać. A spawnera nie chcę sobie jeszcze niszczyć z tego względu, że zawsze fajnie mieć pająki przy sobie, nie? I nici dostępne w każdym w zasadzie momencie, więc wydaje mi się, że dobrze będzie, jeżeli tego faktycznie nie zniszczę. Dobra, pytanie, co jest pode mną? Co jest pode mną? Co to jest? Tam byłem? Co schody? Czekaj. O, no dobrze, świetnie to postawiłeś, idealnie. Aha, te schody. Ej, to tam nie byłem jeszcze, czekaj, to zejdziemy. Bo to jest przecież wbudowane jakoś dziwnie. Pa to. A to te... Ale zagadka magiczna. Ej, faktycznie, przecież tutaj nawet widać, że jest ten spawner. Kto mi takie coś postawił tutaj? Który Gałgan, jak projektował leśną posiadłość, stwierdził, że to będzie spoko i nie trzeba tutaj drewna dawać? No przepraszam bardzo, który Andrzej to wymyślił? No widać, że fachowcy, że specjaliści. Jak ten sufit wygląda? Wygląda tak, jakbym ja go budował po prostu. Weź to zaklej, chłopie. Może jakaś tragedia tutaj przecież jest. Dobra, teraz dalej idźmy, słuchajcie, bo jeszcze będę potrzebował zapewne waszej pomocy. W sensie informacji, jeżeli cokolwiek posiadacie. Czemu ja tak dziwnie czasami mówię? Nie ogarniam. Wejdźmy sobie tutaj, gdzie mam swoich villagerków. I patrz tam. Jest dwóch. Średnio im idzie, jeżeli chodzi chyba o tworzenie dzieciów. Zróbmy wyra. Łóżka potrzebuje jeszcze z dwa. W sensie pisaliście, że potrzebuje łóżka i dla dziecioka tego trzeciego i dla tego drugiego villagera. Pytanie, czy na pewno? Nie wiem. Postawmy sobie łóżka. Nie, jesteś śpio. Ja też się na razie prześpię, chłopaki. Co mogę między wami, chłopaki? Mogę czy nie mogę? A, ty żeś tu się uwalił. Co, na dwóch wyrach śpisz? Czekaj, no się prześpimy wszyscy razem, no co jest, dobrze. Okej, i teraz tak. Jak ja ci dam... Czekaj. Bo ja muszę mu dać chyba... Ziemnioka. Czekaj, ja miałem gdzieś ziemnioka, nie? Idę po ziemnioka, zaraz wracam. Pytanie, czy jeżeli rzucę im ziemniaki, to oni stworzą mi małego ledgera. W sensie, to by było mega. Tutaj trzeba będzie zamknąć po prostu te drzwi i puszczę sobie ich wszystkich luzem. Niech sobie tutaj latają, gdzie chcą totalnie. Potem tylko zrobimy jakieś pomieszczenia specjalne, gdzie będzie wyznaczonych tam trzech na przykład rolników, czy trzech łuczarzy i będę sobie z nimi handlował tak, żeby mieć ich wymaksowanych, żeby móc sobie rzeczy od nich brać. Mam arbuza, no nie wiem, czy na arbuza oni polecą. Mam pieczonego ziemniaka, bo też tak średnio. Ty, no nie mam. Mam pszenicę, to pszenicą mogę ich rzucić. Chociaż pamiętam, że to chyba ziemniakami się bardziej rzucało do nich. Przynajmniej tak chyba robiłem na ferajnie, ale nie jestem pewny. Zaraz zobaczymy, może z tym zbożem coś wyjdzie. Jak nie, to jakieś tam pyry chyba jeszcze tam sobie rosły. Będzie można ewentualnie wykorzystać. Siema. Chłopaki, proszę. Proszę. O, widzisz? I zapraszam. Co nie? O, no widzisz jednak, ogarnąłeś, o co chodzi, dobrze. Okej, pytanie, czy teraz ja muszę czekać do tego jakby wieczora? Dobrze mówię? Bo oni chyba dopiero wieczorem zaczynają...
W sumie wepchłeś tutaj. Oni wieczorem zaczynają dopiero się chyba wymieniać tymi rzeczami i wtedy dojdzie do... No tego, chyba że mam dzwonek jeszcze ukraść im tej przynieść, ale to nie wiem, czy to ma sens. No bo studni, chłopaki, to ja tutaj wam budować nie będę jednak, nie? Ja nie wiem, czy Zbychu nie powinien siedzieć tutaj z nimi w razie czego. Nie wiem, czy go nie przetransportować. Chociaż... Andrzejki nie chce to robią, a... Zbychu, dobra, niech tam siedzi na razie z nami. Nie ma co chyba. Chciałbym coś sprawdzić, a mianowicie, co znajduje się za ścianą, która jest u nas w pokoju, tam gdzie aktualnie sobie pomieszkuję. W sensie, nawet tam nie będę mieszkał, raczej to tam zostawimy, no bo to jest pokoik malutki. Na razie służy mi jako przechowywalnia rzeczy, ale pewnie bym chciał zobaczyć, co jest tutaj z tyłu i ewentualnie... O! Zrobić sobie przejście. Widziałeś? I to sobie zrobimy drzwiczki. Dawaj to. Kowadełko. Gdzie to jest? Dobra, mam kowadło. Tu. I teraz zróbmy sobie drzwi. Ej, baja bongo, dobrze. Nie spodziewałem się, że to będzie coś takiego. W sensie miał dużo szybciej do przejścia do tych villagerów nawet, nie? To mi dużo ułatwi. Hop, hop. A te drzwi? Ups. Zbychu, ty nie miałeś wychodzić. W sensie, Zbyszek, ty nie możesz chodzić sam. Przepraszam bardzo, zapraszam do środka. Boże. Biedny Zbychu. Kiedyś go to wypuścimy, jak będzie więcej Zbyszków, że miał się z kim bawić. Dobra, gdzie mnie to przerzuci? Gdzie jestem? Nie, czekaj, czekaj, bo ja nie wiem gdzie... Aha, jestem z tej strony. Ej, to mi nic nie dało totalnie! Totalnie mi to nic nie dało. Słuchajcie, jest lipa. Czyli co, czyli jeżeli tutaj mam przejście do tego... Zrobiłbym sobie przejście jeszcze może tutaj. Czekaj, co będzie tutaj? Tutaj będzie magazyn. Dobra, czekaj, jest dobrze. Mamy jakieś pole manewru już. Tu? I tutaj są villagerowie, tak? Ej, no elegancko. To będę musiał takie... skrótami latać, co jest? Dobrze, no ale już lepiej tak niż dookoła, jakbym miał biegać w sumie, nie? Dobra, idę zobaczyć jeszcze, która jest godzina... Nie, to się nie da zobaczyć chyba. Chodźmy do nich tutaj. Ja te drzwi będę zamykał w razie czego, że nic mi tutaj nie przechodziło. Znowu szkielet. Jezus! Jezus! Ale się przestraszyłem! Czemu nikt mi nie powiedział, że tutaj one mogą się spawnować? Ale się przestraszyłem! Jeny! Jak wam idzie, chłopoki? Co, nie, coś nie śmiali są. Dobra, nie ma co je chyba stresować, zostawmy ich tutaj po prostu sobie, niech siedzą bez większego tego. A my słuchajcie, dzisiaj wydaje mi się, że na live'ie będziemy starali się ogarnąć jakoś to wejście, bo mega mi zależy na tym, żeby tamto wejście, które mam tam, usunąć po prostu w jakiś sposób. Czekaj, co to jest za przejście? Aha, że tu, ja bym sobie rozkopał tutaj, to miałbym od razu tutaj do tego, do pokoju w zasadzie swojego, jo. No nieważne, istotne jest to, że trzeba to w końcu przerobić. To bym chciał chyba zakleić, zrobić ewentualnie gdzieś, wiecie, tak z kamienia jakby samo zejście, usunąć stąd drzewa, zrobić ścieżkę, tutaj też te wszystkie drzewa wyczyścić, zrobić ścieżkę, która by prowadziła nam do tamtej wioski. Wiem, że to jest kawałek drogi mimo wszystko, no ale trzeba to jakoś zrobić, w sensie, że miał już tak ładnie zagospodarowane, nie? No i przede wszystkim ten las, no bo jednak jak tutaj się wychodzi stąd, z tej strony, w nocy wszędzie tutaj są moby i za każdym razem po prostu mogę zginąć, coś może mi buchnąć i robi się przypałowo. No dobra, słuchajcie, także tak to póki co wygląda. Generalnie mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Dziś wieczorem będzie live'ik, także myślę, że za dwa dni będzie kolejny odcinek gdzieś tak z Gałganowic. Także zostawiajcie łapeczki w górę, piszcie komentarze. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, siemanko, cześć. Pa, pa.